Czyli jeden z dwóch kardynałów, który wraz z kardynałem Ottawianim napisali list otwarty do papieża Pawła VI, że nowa msza, która jest dzisiaj w kościele, to jest protestantyzm. Żeby jej nie wprowadzać. Że to będzie zbrodnia dla nie samego rytu, ale dla ofiary Pana Jezusa. To będzie zbezczeszczenie bezkrwawej ofiary Chrystusa, która jest istotą mszy. Że spreparowanie mszy przy biurkach liturgistów, przy udziale sześciu protestantów, którzy im w tym doradzali, to jest coś, co nie miało precedensu nigdy w Kościele. Nie można takich rzeczy robić. To kardynał Barci i kardynał Ottawiani, czyli prefekt kongregacji, dyktynowany świętego oficjum wówczas, najważniejsza osoba po papieżu, powiedzieli, że nowa msza to jest zbrodnia dla liturgii. I ten sam kardynał Barci przywiózł pozwolenie ojcu Pio, zezwalające mu na odprawianie mszy trydenckiej do końca życia.